Cześć, moi drodzy, dzisiaj pokażę wam, jak w prosty sposób możecie zakupić Minecrafta Premium wersji Java Edition na wasz komputer, laptopa, nie wiem, PlayStation czy Xbox. Przy okazji, jeśli macie chęć na więcej takich filmów, śrubcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No ale, moi drodzy, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć kupić oryginalnego Minecrafta? W tym przypadku mamy tak naprawdę dwa sposoby na kupienie oryginalnego Minecrafta. Pierwszym jest oficjalna strona minecraft.net. Tutaj aktualnie ten Minecraft idzie. Z tego co pamiętam, chyba aktualnie około 100 zł. Drugim sposobem jest wykorzystanie strony ceneo.com. PL Jest to taka polska strona, która porównuje ceny Minecraftów z oficjalnych sklepów Takich na przykład jak RTV Euro AGD, Ultima, Morele i No i tutaj moi drodzy czasami jest tak, że zdarzy się powiedzmy jakaś promocja na tego Minecrafta I tego Minecrafta możemy zdobyć troszeczkę taniej Także aktualnie w tym przypadku korzystnie byłoby jednak skorzystać z zapróbne warki CNO bo Jak widzimy w dwóch sklepach ten Minecraft aktualnie jest tańszy niż na oficjalnej stronie A jest to ten sam oryginalny Minecraft Dobrze moi drodzy, także gdy wejdziemy na stronę w opisie tego filmu, na górze wybieramy edycję, która nas interesuje, czy ma być to, powiedzmy, edycja pod Windowsa 10, czy standardowa, czy powiedzmy wersji Java. W moim przypadku niech to będzie wersja Java, no i wybieram aktualnie y, sklep, który mnie interesuje, czyli powiedzmy no tutaj jest za 76 złotych ten Minecraft, także wybrałem opcję iść do sklepu No i tym samym jesteśmy przekierowani moi drodzy na stronę sklepu Tutaj dokonujemy aktualnie płatności I po dokonaniu takiej płatności otrzymujemy moi drodzy kod No i oczywiście moi drodzy ten kod musimy aktywować na oficjalnej stronie Minecrafta Także teraz tak, przechodzimy na oficjalną stronę Minecrafta czyli minecraft.net No i tutaj musimy założyć konto, także jeśli moi drodzy jeszcze nie posiadamy konta To takie konto aktualnie musimy założyć, dlatego wybieramy opcję zaloguj się no i tutaj wybieramy aktualnie opcję, że jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się za darmo. Ok, wybieram aktualnie tą opcję. Link do tej strony z Minecraftem oficjalnym też macie w opisie tego filmu. No i moi drodzy, tutaj już możemy na spokojnie stworzyć swoje własne konto Minecraft, w którym wpiszemy i aktywujemy właśnie ten kod, który widzieliście prędzej, który zakupiliście na tamtej stronie. Teraz tak. No i teraz tak. Możemy stworzyć te konto za pomocą na przykład maila, które mamy podpięte pod nasze konto w Windows 10 także jeśli pamiętacie nie wiem, e-mail, który jest podpięty plus hasło pod waszego Windowsa 10 no to możecie użyć aktualnie tych pasów do logowania w tym miejscu, jeśli nie macie takiego konta bądź nie pamiętacie możecie stworzyć całkiem, całkiem oddzielne konto czyli w tym przypadku powiedzmy użyć zamiast tego, nie wiem, numeru telefonu albo uzyskać nowy adres e-mail, to będzie chyba w sumie najlepiej no i tutaj moi drodzy podajemy Całkiem nowy adres e-mail, pod który będzie podpięty właśnie ten Minecraft. Potem ten adres e-mail będzie można sobie na spokojnie zmienić, więc tym się na razie nie przejmujcie. Wpiszmy na przykład tutaj, nie wiem, jakiś, jakiś e-mail, niech to będzie Super Gracz 25. No i tu wybramy aktualnie jeszcze pocztę, na której chcemy te konto założyć, niech to powiedzmy będzie to. Yy, OK, i moi drodzy, klikamy Dalej. Teraz moi drodzy, musimy podać hasło, które zabezpieczy nasze konto. Także wpisujemy hasło i po raz kolejny wybramy opcję Dalej. Teraz musimy podać naszą datę urodzenia, także podajemy nasze dane i klikamy dalej. No i dobra moi drodzy, mamy swoje własne konto w Minecrafcie. Ale teraz musimy do niego dodać tą wersję Minecrafta w wersji właśnie Premium Java Edition. I aby to zrobić przechodzimy do trzeciego linku, który macie w opisie tego filmu, bo macie jeden link właśnie z za zakupienia Minecrafta, drugi z stroną właśnie tą oficjalną do Minecrafta. Trzeci link w tym przypadku jest to link, w którym aktywujecie ten specjalny kod. Czyli tak, po wejściu w ten link, moi drodzy, powinniśmy mieć taką opcję: aktualnie odbierz Minecraft Java Edition, czyli tą oficjalną, oficjalną wersję Minecrafta, także wybieramy aktualnie tą opcję. No i tutaj musimy ponownie zalogować nasze konto, także logujemy się szybko na nasze konto. No i moi drodzy, tutaj musimy jeszcze podać nasz wygląd oraz nazwę gracza, gdybyśmy kiedyś grali w Minecrafta na konsoli. Jak wiecie, Minecraft aktualnie jest jednością z Windowsem, bo kiedyś Microsoft wykupił. Minecrafta, a tym samym Microsoft ma dostęp do Xboxa, bo też jest pod ich władaniem, więc między innymi właściwie musimy sobie taką nazwę ustawić, gdybyśmy kiedyś grali w Minecrafta również na Xboxie. Także wybieramy, powiedzmy, jakiś tam awatar, który nas interesuje, niech będzie Ender i wpisujemy nazwę, która nas interesowała, niech powiedzmy będzie, nie wiem, cokolwiek. Ok, i teraz moi drodzy klikamy zaczynaj. No i w tym miejscu wpisujemy ten kod, który zakupiliśmy na stronie ze sklepem Prędzej. Także pamiętacie, chwilę temu jeszcze mieliśmy możliwość zakupienia tego Minecrafta na jednej ze stron, na stronie Cineo. Jeśli tego nie zrobiliście moi drodzy, to możecie wejść na stronę, link do nie macie w opisie tego filmu i wybierzcie sobie najtańszą ofertę. Może być tak, że jak teraz wejdziecie, to jakaś oferta będzie niższa niż to, co jest aktualnie na ekranie teraz, kiedy ja to nagrywam, bo czasami promocje się zmieniają i powiedzmy te oficjalne sklepy typu właśnie RTV Euro AGD, czy tam Ultima, czy Morele, zmieniają te ceny i ten Minecraft może być trochę tańszy. Więc, moi drodzy, wystarczy potem wejść, zobaczyć i zakupić na takiej stronce, a po zakupieniu kod, który otrzymacie mailowo, wpisujecie w tym miejscu i wybieracie opcję zrealizuj kod. I w taki to sposób, moi drodzy, będziecie mieli Minecrafta premium. Wtedy wystarczy wejść tylko, moi drodzy, na czwarty link, który macie w opisie tego filmu, i wybrać opcję pobierz Minecraft. I w taki jeden sposób zacznie wam się pobierać Minecraft. Tam już po prostu się logujemy i gramy w naszego Minecrafta w wersji premium. Także jeśli ten film był dla ciebie za łapkę w górę oraz subskrypcję, a ja się tam żegnam, czuć dnia, cześć.